Yo, 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 cześć, Jomaneczko ze strony Prezes. Witam Was tutaj w odcineczku z 4Life'a. W dzisiejszym odcinku każę Wam, powiem bardzo ważną rzecz, którą tutaj właśnie straciłem na 4Life'ie, którą tutaj właśnie posiadałem przez dwa lata. Na start też odcinka zostawcie łapeczkę w górę. Zostawcie też tutaj komentarz. Możecie też naprawdę w komentarzu napisać, z czego by tutaj nagrać z For lifea bo jak widzicie, no to naprawdę jest ciężko. Zostawcie suba na kanale ze dzwoneczkiem. Wbijacie na Instagram i na Discorda, bo macie tam info o streamach, odcinkach, tak samo kontakt ze mną. Też tutaj możecie tak samo zobaczyć Bartek 03674 napisał pozdrawiamy ty pozdrawiamy tutaj Bartka. No i też tutaj na start tego odcinka tutaj Arpek się z nami się przywitał. Będziemy przechodzili do pokazania i też do omówienia co ja właśnie straciłem na Forlife przez te dwa lata posiadania właśnie tutaj jednej rzeczy. O włączyłem sobie jeszcze tylko dźwięk, no bo nie miałem w ogóle dźwięku włączonego. Czyli tak. Jezu, już myślałem, że mi zaraz, zaraz MTA skraszyje, ale git, czyli... No naprawdę, ile nic miłej gierki. Nic nie będę tutaj wołał od ziomeczka, też tym bardziej, na no, mam rozwalonego sanda. Głupio byłoby nawet mi też tutaj zawołać od niego, ale też no, ziomeczek tutaj odwalił taką lipę na dolinie, ale miejmy też tutaj nadzieję, że następnym razem nie odwali takie lipy na... No co jest w ogóle, czemu mi tak... Czemu w ogóle tekstury też mi się nie ładują? Co jest? No nie no co jest? Jak ja mam też tutaj odcinek nagrać jak mi co chwilę albo MTA ty no co jest tym M... Nie, będzie trzeba... Jezu, jeszcze... O... To tak, sytuacja w ogóle wygląda następująco, że postanowiłem, że zrespię się w Los Santos ze względu, że... Zostawiłem w ogóle sandkinkę tutaj obok starego magazynu, co był, co sami tutaj widzieliście No i postanowiłem, że zrobię na szybko reconnecta No i szkoda, że cały czas nie nagrywałem, bo właśnie tutaj sobie wstrzymałem nagrywanie i zrespiłem się Na respie końcowym, ale czemu? Jakby... Nie pytam, ale... Mam do wyboru Respa Los Santos, więc tutaj wbijam O, tutaj chciałem się zrespić i tutaj jestem A my też tutaj pobiegniemy do Sanda Bo jak robiłem Reconnecta, to zapomniałem jednej rzeczy Że nie mam premium A no jak wiadomo, jak się nie ma premium, no to nie ma się ostatniej tej pozycji Więc naprawdę dupa A też tym bardziej nawet Szkoda mi było teraz tutaj sobie premki dywować, No bo, no jak nie gram, no, to po co, nie? No jedynie to tylko... gitby by był taki, że by miał ostatnią pozycję, ale... Hmm. Dobra, my już jesteśmy w Sand Kingu Git jest w ogóle taki że żaden tu nie no co je no, Jezu, no mam nadzieję że jeszcze takich sporo sporo lagów nie będzie bo tyle ile nie grałem na tym for life'ie, to dzisiaj wbijam specjalnie żeby nagrać odcinek i druga osoba mi już tutaj taranuje normalnie Ech. jesteśmy już tutaj na miejscu i jak możecie zobaczyć i jak tutaj pamiętajcie z moich odcinków no to posiadałem kuriera dokładnie tutaj po lewej stronie Przecituję właśnie kontener, i teraz aktualnie kto ma ten kontener? Teraz ma jakiś targ 1, 2, 3. Ale z czego co pamiętam, jak straciłem, to ktoś właśnie inny miał ten kontener, a teraz widzę, że ten kontener e, zmienił właściciela albo już nie, nie jednego właściciela. Mm, I to samo jeszcze tutaj mogę powiedzieć. W ogóle zamknę okno, bo widzę, że jak ktoś trąbi. Najpierw MTA, teraz coś tutaj. Jeszcze nie mm, A tak samo, to jest, co do kontenera, możecie się zapytać, wszystko co jak się stanęło. Sytuacja wygląda tak, z czego co pamiętam. Pamiętam miałem tutaj do oddania macie, tam jakąś kwotę, no i potrzebny mi był na teraz hajs, no to z moich tutaj wyliczeń co ten właśnie tutaj sumę do oddania posiadałem, to miałem coś tam już taki hajs nazbierany w bankomacie, no to zdjąłem sobie, te, sobie też tutaj w Tencent Kingu APA3. Tak, APA3 tutaj dobrze pamiętam, ale i tak, znając mnie, to jak tutaj wrócę do grania, to będę i tak się znowu chciał tutaj zamontować tego APA3. No i sytuacja z kontenerem wygląda tak, że tutaj sprzedałem kontener Overowi za 80 koła. Jedynie, co musiałem tylko zrobić, to musiałem go tutaj wbijać na serwer i go przedłużyć, ten kontener. I zapomniałem pewnego dnia właśnie wbić i przedłużyć kontener, no i... Ktoś sobie wykampił kontener. Bęk, bęk, muszę się tutaj nagrać, ze względu, że reszta właśnie nagrania jest slagowana, a postanowiłem, że tutaj dam jakiś randomowy filmik w tle i tutaj dokończę wszystko co jak. W odcinku to mówiłem, że ktoś sobie wykampił kontener, ja miałem też podejście takie, po tym, jak tutaj zapomniałem wbić i tutaj właśnie przytłużyć tego, tego kontenera, że możliwe, że tutaj zaraz się pojawi ktoś z Arkonów, postawi klatkę, no i... Aircon weźmie ten kontener, i ten kontener, jak wiadomo, za kilka miesięcy będzie możliwe, że na licytacji. A tu taka niespodzianka, z czego zapamiętam, to kontener zwalnią się jakoś w godzinach takich wieczornych. A patrząc na to, że teraz są wakacje, i tak dużo osób nie siedzi teraz w domu, resztę to coś tam gadałem. Nawet nie będę teraz znowu tego gadał, nie będę tego zanudzał. Filmik miał w ogóle już się pojawić jakoś miesiąc, czy nawet dwa miesiące temu, ze względu, że w jakoś wtedy straciłem ten kontener, a z tym odcinkiem to się obudziłem. No, też patrząc na to, że pracowałem, a to tak samo, też miałem tutaj swoje rzeczy do ogarnięcia, to naprawdę mi było tutaj ciężko ogarnąć film. Ale mam nadzieję, że jak film właśnie wleci dzisiaj, czyli w sobotę. To jest wszystko subcio, a ja też tutaj nie będę dalej wam przedłużał, Bo naprawdę ciężko mi się nagrywało ten filmik ze względu na te lagi Co też ja tutaj właśnie postanowiłem, że zrobię sobie formata Możecie zostawić łapeczkę w górę Możecie napisać w komentarzu z czego chcielibyście zobaczyć filmik z For Life'a Zostawcie suba na kanale, wbijajcie na Instagrama i na Discorda Ode mnie to byłoby na tyle Życzę wam miłych wakacji i widzimy się w następnym odcinku. Siema.